Mszana Dolna, miasteczko w Beskidzie Wyspowym, położone na szlaku z Krakowa do Koszyc, od zawsze posiada tradycje handlowe. Targowisko, ulokowane w górskim krajobrazie pomiędzy szosą a potokiem, stanowi ważny punkt miasta. Dlatego nowy plac targowy powstał na podstawie precyzyjnych wytycznych włodarzy Mszany. Dostaliśmy jako wytyczną od inwestora zaprojektowanie różnych typów stanowisk. One miały służyć głównie do handlu artykułami spożywczymi, płodami rolnymi, także kwiatami. I pod to zostały przygotowane stanowiska zadaszone, niezadaszone. Jednym z podstawowych problemów było, jak zrobić zadaszenie o stosunkowo dużej powierzchni, rozpiętości do rzędu parunastu do 20 metrów, ale tak, żeby to nie było po prostu rozdmuchane zwykłe stoisko, tylko żeby to miało jednocześnie i skalę dużą i małą. Można zadaszenie zrobić zwyczajnie, jako kartkę zagiętą, dwuspadowy dach, ale można też przypomnieć sobie studia, zabawić się w origami i przypomnieć sobie, że też istnieją takie geometrie tarczownicowe, które są i dobre konstrukcyjnie, ale też dają taką wrażliwą krawędź poszarpaną, która lepiej pasuje dla tego dużego zadaszenia w stosunku do tych zadaszeń małych. I to nam się udało. Taka geometria tarczownicy dosyć skomplikowana. Zawsze w kontakcie z inwestorem właśnie przekonująca była taka kartka papieru zagięta, na której doskonale widać tę geometrię. Nie baliśmy się też tu wprowadzenia ornamentu. Dostaliśmy z urzędu wzór takiej parzenicy i przetworzyliśmy jej fragment w ten sposób, że ona została użyta i na pylonie głównym, i na elementach stojaków rowerowych, i na stołach. Ważnym elementem też, który pełni funkcję takiej komunikacji wizualnej, jest też wieża z zegarem, która stanowi dominantę tego miejsca i zapowiada jadącym drogą czy znajdującym się w pobliżu, że znajduje się tutaj właśnie plac targowy. Są na targowisku też stanowiska dla przypięcia rowerów, są punkty zasilania wody. Część siedzeń wkomponowaliśmy w murek izolujący nas od głównej trasy komunikacyjnej. Część miejsc do siedzenia znajduje się w centralnej części publicznej. Zaprojektowaliśmy też dużą ławkę na środku, która ma za zadanie zintegrowanie tej przestrzeni. Tutaj najważniejsze są oczywiście drogi dostawcze dla samochodów, miejsca do parkowania. Dlatego została wprowadzona obwodowa ulica wokół targowiska, z której stosunkowo w prosty sposób można przenieść na stanowiska handlowe towar. Natomiast przestrzeń wewnętrzna służy pieszym, ale też proszę zauważyć, że wewnętrzne trakty są na tyle szerokie, że można tam przejechać. Jeżeli życie weryfikuje pewne rozwiązanie w jakiś określony sposób, to czasem może trzeba te rozwiązania weryfikować, a niekoniecznie naginać życie do tych rozwiązań. Dlatego mnie nie przeszkadza, jeżeli tutaj na tych stołach pojawią się opony zamiast pomidorów. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi też, jeżeli na stojakach dla rowerów ktoś będzie wieszał skarpetki, które będzie sprzedał. Nie przeszkadza mi to. Ważne jest, żeby w takim miejscu było życie. No, często jest tak, że plac targowy, kiedy się wyludni, jest to po prostu takim miejscem niespecjalnie użytecznym. Nam przyświecał cel taki, by na nieczynnym targowisku można było zrobić jakąś imprezę, żeby mogło być miejscem spaceru, szczególnie, że jest nieodległe od parku miejskiego. To jest pewna przewaga takich zorganizowanego targowiska w taki sposób nakierowany na mieszkańca względem otwartego placu. Właśnie zaczyna padać deszcz, na otwartym placu musielibyśmy uciekać, a tutaj możemy sobie posiedzieć i miło porozmawiać.